Witam w kolejnej części kursu Start z Raspberry Pi. Dziś zajmiemy się biblioteką PGPO. Najpierw zajmiemy się instalacją biblioteki PGPO. Pobieramy w pierwszej kolejności paczkę, a następnie rozpakowujemy tą paczkę do katalogu domowego. Następnie przechodzimy do rozpakowanego katalogu PGPO i za pomocą polecenia make kompilujemy naszą bibliotekę. Sama kompilacja trwa jakieś 2-3-4 minuty. Po kompilacji możemy już przystąpić do instalacji, wydając polecenie make install jako zwykły użytkownik. Gdy mamy już zainstalowaną bibliotekę, możemy przystąpić do uruchomienia demona. W przeciwieństwie do biblioteki WillingPy, tutaj musimy odpalić demona, aby można było korzystać z narzędzia o nazwie Pix. Aby uruchomić demona, wystarczy wpisać sudo pgpod. Abyśmy nie musieli uruchamiać demona ręcznie, możemy dodać to polecenie do pliku rclocal, znajdujący się w katalogu etc. W tym celu zedytujemy ten plik, a następnie zapiszemy go. Polecenie sudo pgpod dajemy przed linijką exit 0, a następnie zapisujemy za pomocą Ctrl O i wychodzimy z pliku za pomocą Ctrl X. Od teraz, przy każdym uruchomieniu systemu, demon będzie uruchamiany. Aby pokazać, jak korzystać z biblioteki PGPO, przygotowałem prosty układ, w którym będziemy wykorzystywać m.in. czerwoną diodę LED, diodę RGB oraz serwomechanizm. Schemat tego układu widzi się tutaj w lewym górnym rogu. Korzystamy również z rezystorów 100-ohmowych, które są podłączone przed każdą z diod. W przypadku diody RGB korzystamy z 3 rezystorów 100-ohmowych. Każdy podłączony do jednej z nóżek. Jak widać, korzystamy też z modułu zasilającego. Moduł ten daje nam zasilanie na serwomechanizm, dzięki czemu nie obciążamy Raspberry Pi, a równocześnie jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia Raspberry Pi w razie jakiegoś spięcia lub zbyt dużego poboru prądu przez serwomechanizm. Po podłączeniu modułu do zasilania jesteśmy gotowi do pracy. Tu na dolnej listwie mamy zasilanie 5V, które właśnie zasila nam nasz serwomechanizm. Diody też są przygotowane, podłączone, także możemy zabrać je za przykłady. Po uruchomieniu Raspberry Pi i podłączeniu naszego układu według schematu zauważymy, że dioda RED pali się na niebiesko. Dzieje się to dlatego, że dioda jest podłączona do pinu 16, który jest używany systemowo przez Raspberry Pi i przy uruchomieniu jest tam nadawane napięcie. Specjalnie wybrałem taki pin, aby zobrazować, że każdy pin można używać i sterować nim na przykład diodą, serwem czy PWM-em. Przed jakimikolwiek zmianami musimy wyłączyć tą diodę. Używamy do tego polecenia PIX W, czyli write, numer naszego pinu, czyli 16 i 0. Teraz zajmiemy się ustawianiem wartości oraz odczytem wartości z pinów. Do pinu 12 mam podłączoną czerwoną diodę, którą będziemy zapalać i gasić.
Aby włączyć diodę, użyjemy polecenia PIX W, czyli write, numer pinu, czyli nasz 12 i stan 1, czyli stan wysoki. Dioda nam się zapaliła. Aby ją zgasić, wydajemy to samo polecenie, tylko z zerem na końcu. Tak jak zrobiliśmy to wcześniej, włączając niebieską diodę. Możemy tak sobie włączać i wyłączać. Nie jest tylko stan albo wysoki, albo niski. Możemy też odczytywać stan pinu za pomocą polecenia PIX z opcją R, czyli Read, oraz numerem pinu. W tej chwili dioda jest wyłączona, więc powinniśmy otrzymać cały czas 0. Gdy ustawimy pin na stan wysoki, powinniśmy wtedy otrzymywać cały czas 1. Za pomocą tego polecenia możemy odczytywać stany danych pinów, czy na przykład dioda nam się świeci, czy się nie świeci, lub przynajmniej czy powinna świecić. Kolejną opcją polecenia PIX jest opcja Mode, czyli M. Opcja ta pozwala na ustawienie pinu w trybie IN albo trybie OUT. Tryb danego pinu możemy ustawić za pomocą polecenia PIX M, numer pinu, w tym co w przypadku ustawimy pin 25, oraz rodzaj, czyli READ, czyli wejściowy. W tym trybie możemy odczytywać wartość pinów, czy na przykład przycisk został naciśnięty, lub na przykład zliczamy impulsy z jakiegoś licznika. Oczywiście w tym trybie możemy teraz odczytywać wartość pinu za pomocą PIX R, numer pinu. I widzimy, mamy cały czas 0, czyli tutaj w tym wypadku, w tej bibliotece nie występują takie wahania jak w WinRingP, czyli mamy, jeśli mamy ustawione, nie mamy nic podłączone, cały czas mamy 0, nie powinno nam wyskoczyć żadna jedynka. Kolejną opcją, którą teraz użyjemy, jest podciągnięcie pinu pod stan wysoki lub niski. Do tego służy opcja PUT, czyli PIX, PUT, numer pinu i ustawiamy, czy ma być na wysoki, czy na niski, UP albo DOWN, czyli U. I w tej chwili, gdy odczytamy pin, będziemy mieć cały czas 1, czyli stan wysoki. Natomiast jeśli ustawimy pin i podciągniemy go pod stan niski, czyli DOWN, PIX, PUT 25 DOWN, powinniśmy otrzymywać cały czas 0. Opcja ta czasem się przydaje, na przykład aby dodać sobie kolejne piny GND albo kolejne piny stanu wysokiego dla 3,3 V. W tej chwili zajmiemy się sterowaniem mikroserwem, które mamy w zestawie. Serwo potrafi obrócić się o 180 stopni. Serwo schowałem pod naszą naklejką. Aby sterować serwem, używamy opcji S, czyli servo. Czyli nasze polecenie będzie wyglądać tak: PIX, S, numer pinu i wartość od 500 do 2500. Wartość ta określa częstotliwość, jaką należy przekazać do serwa, aby obróciło się o dany kąt. Serwo mamy podłączone pod pin 24, a więc aby obrócić nasze serwo, wydajemy polecenie PIX S24 i wartość 500. Jak widzimy, serwo nam się obróciło. Teraz damy wartość maksymalną 2500 i serwo powinno obrócić się nam do końca w drugą stronę. Teraz przykleję naszą naklejkę z powrotem i poobracam trochę serwem, używając do tego polecenia naszego oraz różne wartości z zakresu od 500 do 2500. Teraz zajmiemy się sterowaniem PWM-u na diodzie RGB. Dioda RGB świeci w trzech kolorach: czerwonym,
zielonym oraz niebieskim. Najpierw sprawdzimy wszystkie kolory, czy świecą prawidłowo. Kolor czerwony mamy na pinie 21 i sprawdzamy, czy świeci. Jak widać, świeci. Następnie go wyłączymy. Kolor zielony mamy na pinie 20. Również nam świeci. A następnie kolor niebieski mamy na pinie 16. Też sprawdzimy, czy nam świeci. Jak widać, wszystko działa tak, jak należy. Teraz zajmiemy się PWM-em. Za pomocą PWM-u będziemy sterować jasnością diody. Pokażę na pinie 21, jak sterować jasnością. Za pomocą polecenia PIX-P21 wartość na przykład 255, czyli maksymalna, ustawiam świecenie. No jak widać, dioda nam świeci i teraz zmniejszę tą jasność diody za pomocą tego samego polecenia, tylko dając jakąś niższą wartość. Jak widać, dioda troszeczkę ściemniła. I tak za pomocą polecenia PWM można sterować jasnością diody. Tak właśnie za pomocą jasności PWM dla każdego koloru z diody możemy sterować nasyceniem danego koloru. I tak właśnie zajmiemy się w tej chwili ustawieniem na przykład koloru fioletowego. Kolor fioletowy w RGB ma wartości dla czerwonego 184, dla zielonego 3, a dla niebieskiego 255. I tak właśnie ustawimy piny. I jak widzimy, dioda świeci w tej chwili na fioletowo. Oczywiście możemy zmieniać teraz dla każdego koloru inne nasycenie, aby zmienić świecenie diody. Także warto pobawić się, znaleźć tablicę z informacją o kolorach w RGB i można w taki bardzo prosty sposób za pomocą polecenia PWM sterować diodą RGB. W kolejnym odcinku za pomocą PWM-u będziemy sterować prędkością obrotów silnika. A dzięki sterownikowi silników będziemy mogli zmieniać również kierunek tych obrotów. Dziękuję bardzo za oglądnięcie tego odcinka i zapraszam już na kolejny. Wszelkie uwagi i pomysły możesz zgłaszać poprzez nasz portal picoboard.pl. Wszystkie komponenty, które wykorzystujemy w kursie, możecie znaleźć w zestawie startowym dostępnym na stronie sklepu botland.com.pl. Zapraszamy na stronę naszego portalu picoboard.pl.